Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Song of Horror. Z tej strony Nina i kontynuujemy. I zobaczymy, gdzie nas wyrzuci, bo nie wiem, jak gra zapisuje. Nagrywam troszkę ciągiem dzisiaj, bo mam chwilę wolną. Powiedzmy, bo powinnam robić coś innego. Ale się... O, fajnie, tutaj. O, co zobaczyłaś? Okej. Okej. Ona się tu zdenerwowała bardzo coś. Ale co możemy jeszcze tu zdziałać? Musimy dalej zwiedzać ten dom raczej. Czemu to jest przekreślone takie jakby oko? Ja coś... Coś przeoczyłam tam? Czy to chodzi o... Aha. Nie, to się nie przechodzi tędy. No, tu się wychodzi. Poczekaj. Dobra. Aha. Dlatego było to oko? Czy... Oj. Daniel. Is that you? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie, poczekaj. Nie. Aha. To będzie... Blokowanie drzwi. Klikać E i spacją na koniec, tak? Dobra. Okej. To zaczęliśmy z wysokiego C. Dobra, pomalutku. Ja wiem, to była pauza, mogłam to spokojnie sobie przetłumaczyć, ale dobra. Na szczęście tym razem ci się udało. Na razie jesteś bezpieczny, ale nie trać czujności. Cokolwiek to było, wciąż może czekać w cieniu. Czaić się w cieniu. Niektóre wydarzenia dadzą ci szansę przyłożenia ucha do, no to mówili, do drzwi w pokojach, które już odwiedziłeś. No ja chciałabym. Pamiętaj tylko, aby zachować szczególną ostrożność. Może to uratować ci życie. No to fajnie. Oh God! What the hell just happened? Nie mam pojęcia, a dokąd prowadzą te drzwi? Na korytarz. Wiesz co, chodźmy do domu. Odpalmy sobie Złoto Polskich, czy co byś tam wolała. Co tam lubisz? Czemu to jest? A tu jest jakieś... Czemu to jest takie przekreślone oko, no? Co to oznacza? Ale tak, inwentory bym prosiła. Klucz mamy. Zapałki mamy. Okej, screwdriver. To co możemy naprawić? Gdzie mamy iść? Tu nie byliśmy na górze, więc może faktycznie chodźmy. To chodźmy tu, skoro już można. Skoro sobie poszło. Złem zimą. Tu już patrzyliśmy. Tu wyjdę i na górę może pójdziemy. Aha, samo pójdzie na górę. Czy w sensie fabuła tam mi prowadzi? Dobra, chodźmy. Pewnie, przed chwilą jakieś łapy chciały nas zamordować, wejść do naszego pokoju, ledwo żeśmy to odgonili, ale pójdziemy w ślad za hałasem, pewnie. O, tu było to lustro. Albo obraz. O, długo wisiało, ale... Czekaj, no tutaj to mi podświetliło. No chcę to na dole. To, na dole. Nie możesz kucnąć? Nie kucasz. Portret. Okej. I zawał. Okej. Spokojnie, nie wydaje mi się. O! Nie patrz na to. Nie patrz na te fotografie. Czarno-biała fotografia. Kurde. Dobra, odłóż to. Żeby mi się gorąco zrobiło. Najgorsze takie mordy widzieć, nie? W horrorach. Znienacka. Tu mogę przyłożyć ucho, ale nie chcę. Chcę zobaczyć, co tu jeszcze jest. A to takie dziwne coś, zobacz. No, i się robi... Nie, kochanie, nic tam nie macaj mi na razie. Dobra, spokojnie, serce ci tak wali. A wyobraź sobie, że mnie też tak wali i muszę do kardiologa iść, bo moje serce wije jako ziołki ostatnio po COVID-zie i nie mam pojęcia, o co tu chodzi. To nam prowadzi nas do... tutaj, dobra. A tutaj coś mamy? Okej, ciąg dalszy korytarza. Mamy tekst, ale Boga, jaki długi. Drogi Sebastianie, chciałem wam powiedzieć z pierwszej ręki, że wezmę bardzo potrzebne dni wolne, co oznacza, że od jutra sklep będzie nieczynny. Chciałem, żebyś usłyszał to ode mnie, zamiast czytać to na tabliczce na naszych drzwiach. Moja córka jest obecnie w podróży i muszę przyznać, że sam nie nadążam za naszymi codziennymi obowiązkami, zwłaszcza, że ostatnio nie mogę dobrze spać. Jak tylko wróci, będziemy znów otwarci, znaczy biznes znów się uruchomi. Na pewno zostaniesz pierwszym, który się o tym dowie. Mam nadzieję, że do tego czasu poczuję się lepiej. Proszę, przekaż najserdeczniejsze pozdrowienia swojej rodzinie. Z poważaniem, Izak. Farber. No to co się z Izakiem stało? Coś mu zaszkodziło? Na przykład? Ta pozytywka? Tu też są drzwi, wszędzie są drzwi. Masa drzwi. Dobra, mapa jest tu. Co to mogłoby być, nie? Wchodzimy tak na wariata, gdzie bądź, czy wchodzimy tak na logikę? Byłoby posłuchać. No i? Coś skomentujesz? Ja cię nie chcę, wiesz, zabić. Ja tu nie wejdę, bo ona nie powiedziała, że jest czysto. Ja tam nic nie słyszę, jakiś taki łuu tylko, ale ja nie mam ochoty jej zabijać na początku odcinka. Nie ma tak. Nie ma tak. Tu możemy wejść i tu nie ma żadnego tego. Tu wyjdziemy, a co mi tam? Może to jest wyjście z domu w ogóle? Chodźmy stąd. Co ty na to? Tu coś mamy. Aha. A do czego możemy to użyć? No dobra. Jakieś szczypce, coś musimy szczypnąć. A, szczęśliwej rocznicy. A której? Czyjej? Znaczy wiemy mniej więcej czyjej, ale której? Tutaj już chyba dalej. Dobra. Mnie nurtuje, czy to będzie tak, że będzie zmiana znowu bohatera na kogoś innego, czy jak to działa? A co to jest? Ale co to jest? A, reflektor niewyłączony. To obawiam się, że to musi zrobić ta laska. Aha. Dobra. Czyli każdy musi coś zrobić, czyli podejrzewam, że w pewnym momencie ona też zostanie wyłączona z obiegu, że tak powiem, albo po prostu gra mnie przerzuci. Na kogoś. Z jakiegoś powodu. Ku. Ale co, może to? Ale ja nie wiem, co to jest nawet. Nie. Ale... To jest bateria. No rozumiem, że to jest bateria, ale jak ją użyć? Nie będziemy wkładać do baterii niczego takiego. Czekaj. Może do tego trzeba ją wsadzić. Dobra, chodźmy stąd. To już wiemy, że tu nic za bardzo nie ma, ale poczekaj, bo jak z tymi drzwiami... Okej. Uzupełniło się. Tu nie było do słuchania. A tu? Też nie byliśmy. Okej, tu coś się... Czemu ci serce wali? Co tam znalazł? Co ty widzisz? Czego ja nie widzę, że ty się stresujesz? Okej. Okay. Do kontroli drzwi, ale do garażu, tak? Aha. Że ona się boi, że to ciągle jest pusto. Co, co? Tutaj coś jest? Aha. Okej, jakieś maski, nie maski. Ha! Mhm. Ha! Ha! Hmm. Mm. No to tak za bardzo nie mamy co tutaj zrobić w tym miejscu akurat. No to teraz tu drzwi nam zostały, ale... Nie, no to są na korytarz drzwi. A mogę przy... Aha! Złamany klucz jest. Ale przecież to... A nie, to faktycznie jakiś ukryty pokój jest. Aha, z pas... tabem też włączam. Przypadkiem włączyłam, bo tabem w innej grze się włączało. To ja proponuję wypchnąć klucz w ten sposób. Nie wiem, co to da, ale... Użyj. Nie, bo chodzi o to, że gazetę podłożyć pod spód i wypchnąć klucz pod spód. Tak się robiło. Znaczy, takie są... Tak się robiło we wszystkich tych amerykańskich filmach i grach. Dobra, co jeszcze mogę użyć? Absolutnie chyba nic więcej z tych rzeczy, bo co niby... Dobra, przy pani, a ty pani nie masz jakichś wskaźników życiowych, że tak to ujmę brzydko. A poczekaj, weź mi jeszcze raz, pokaż to jak to wygląda. Co ja tu mogę zrobić? No coś blokuje, wydaje mi się, że to jest złamany klucz, ale no... Jak screwdriver nie działa, no to nie działa nic. Nie mam innych pomysłów, przecież tymi szczypcami nie chwycisz tego. O kurde, czemu zawsze jak coś mówię? Dobra, poczekaj, paniusiu. Ja jednak spróbuję może tego, bo... No, tak myślałam, jakiś mały coś do złapania musi być. Krótkofalówka, się próbują dzieciaki połączyć, albo to jest... no radio, nie? W zasadzie. Tu byliśmy. Tu skręcimy. Może ja mam iść tam, gdzie są te brzydkie drzwi, te pomalowane takie, ale ja nie chcę. To mogę nasłuchiwać. Ale kiedy jest źle? W sensie, kiedy jest, że mam nie wchodzić, by się przydało. Taki tutorial. Okej, przepraszam, chwila przerwy, bo po prostu musiałam nakarmić koty moje, bo rodzice są poza domem i... A to co to? Aha. Dobra, w takim razie mój pomysł jest taki, żeby... Aha, tu nie. No to jak tu nie, no to mój pomysł jest taki, żeby znowu tu posłuchać czegoś. Aha, że prawym przyciskiem nie muszę kół. Ja nic nie słyszę, nie wiem czego mam nasłuchiwać. Nope. Nope. No jak nope, to bardzo dobrze dla nas przy pani, ale tutaj są też drzwi, czy to jest... Nie, to jest zakręt już. No nie, są drzwi. Tak nie słuchaliśmy chyba. Nie wiem czego nasłuchiwać, co jest złe. Okej. Dlaczego szukamy? Jakieś zadanie? Coś tam z baterią jest, ale ta bateria to chyba będzie dla pani... Ciemnia to jest. Aha. No właśnie, widzę, że coś tu jest. Która się zajmuje prądem. Pani... Elektryczki. Pani elektryk. Ale tutaj jest... To jest ten wskaźnik, no to... Nie to, nie to, nie to, to... Może tym? Trochę bez sensu, ale może wykręcisz coś? No użyj. Ja po prostu improwizuję. Bo nic innego w sumie nie mamy. Ale czekaj, przecież mamy klucz main. No i ono, zrobiłam przerwę w graniu i... Dobra. Ale wychodzić chyba można tak bez niczego, nie? Nie było ucha. No to chodź tutaj, jeszcze raz posłuchaj. To mogło się zmienić. I spróbujmy, ale nie wiem, czy to tak zadziała. Zadziała tak? Nie. No ale jak to jest main, to main. Dobra, nie wiem, co robić. Tu? O, tu można. Łazienka. Okej. Okay. Będziemy się chyba tu chować gdzieś. Ja to czuję, że to coś się wydarzy. Brudne. To wytrzemy lustro i dostaniemy zawału. Ja tego jestem pewna. Ja to po prostu wiem. Tu też jest chyba lustro. Wszystkie zakurzone lustra są, bo to one są nie bez powodu zakurzone. Tak samo jak nie bez powodu są zdejmowane w takich domach czasem. To co, chcesz je wytrzeć teraz? Czy to jest tylko tak... bo tu nie ma interakcji takiej, żeby coś zrobić. Nie. Dobra. Nie ma ucha. Wychodzimy. Ja myślałam, że to będzie taka gigantyczna sala balowa. To po prostu są... A to po prostu są jakieś te... Tam jeszcze drzwi były na końcu, to na końcu nie zobaczyłam. To najpierw to jest ten ciąg. Oj. Zmiana kamery. Ona się denerwować zaczyna. Czy to chodzi o muzykę? Że jak muzykę słyszę? Co ja właściwie mam? No dobra, klucz, ale poczekaj. Mamy ten klucz? Może ten będzie pasował. No, dobrze zrobiliśmy. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. That room looks really dark. Nie! Tam... Ciebie to nie wzrusza. Przecież widzisz, że tutaj coś się... Próbuję do nas dobrać. Chcesz za się... To jest to, ten dźwięk. Rozumiem. Co jeszcze raz? Przełączyłaś? Za szybko znikło. Nie ma prądu. I to się zdarza. Nawet najlepszym. Ja już bym poszła. Czyli tu jest dziobongo. Tu nie ma nic. Tu możemy wyjść. A to co to? No to patrzyliśmy już. Tu nie trzeba słuchać? Chyba nie. Albo nie pokazało się po prostu. Czyli to siedzi tu. Tędy przyszliśmy. Tak. Tędy przyszliśmy. Znaczy tutaj... Dobra, tu nic. Okej. Okay. Dostaniesz zawału. A czy ty możesz... Dobra. Tutaj jeszcze te drzwi tutaj po prawej stronie. Nie zaliczyliśmy ich tych tutaj na końcu. Nie, czy tam było zamknięte. Nie, to było oznaczone, że nie mogłam, bo coś tam. No to jest cisza. Ale fajne ujęcie. No piękne po prostu. Takie filmowe. Co tu mamy? Okej. Okay. Plan. Okej. Okay. Oj, moment, czytaj. Postawić rusztowanie, malowanie na zewnątrz, naprawić wycieki, naprawić płytki, sprawdzić stare rury. Czy to jest dla nas istotne? Takie? Fabularnie? Czy to mi zmieni perspektywy? Absolutnie nie. Tu znowu mamy muzyczkę i nic poza tym. To podejrzewam, że my gdzieś wyjdziemy i będzie dziabongo. No cisza. I tyle. Oh God. Is there someone on the other side? No to zawołaj. I have to get in there. To może spróbuj tym kluczem, bo on jest niby master key, to powinien pasować do wszystkiego. Jak nie? Ja uważam, że tak. Dobra. Czyli tamtymi chyba co są te dźwięki straszne. No to teraz co możemy zrobić? Tam mamy jakąś baterię. A tu w studii mamy zamknięty też... Aha, w zamku jakiś... O nie, czekaj, czekaj! Się zapomniałam! W zamku klucz. Dobra. To co ja mogę jeszcze zrobić? Pójdę na dół i będę szukać życia. Bo inwentory mamy tak. Co mogę wykorzystać? Mogę do garażu pójść albo wykorzystać kombajn. Z czym mogę? Z niczym. Zrobimy tak. Tutaj chyba za bardzo nie mogę nic zrobić tutaj na tym balkonie. No bo coś nam przybyło. Ja bym chciała wytrzeć to lustro, ale tam dole... Właśnie, tu nie ma tak... To jest piętro... A, change floor tu. Dobra. Jest do wykorzystania, czyli tam będzie zawał. Tam będzie zawał. Tam jest lustro chyba do... Nie, to jest living room, a to jest dining room. To pomyliłam pomieszczenia. To co tutaj w living room było? A w kitchen? Co jest do zrobienia? Dobra, idziemy. Tam są jeszcze pomieszczenia do obejrzenia. Tutaj, a może tutaj wytrę to ja... Nie chcę się przytulać do tego. Ja bym też nie chciała. Ale nie chcesz wytrzeć tego na przykład tym. Nie. No to zrobimy z tego mołotowa i rzucimy w tego dziabonga. No poczekaj, a tutaj też są drzwi? A to są te drzwi straszne, dobra. Których nie chcemy otwierać. Ja bym najpierw poszła zobaczyć. Tu mamy jakie drzwi? Tu jest dining room. Najpierw tu. Nie mogę nasłuchiwać. Na pewno nie mogę, no to... Nie mogę, to chyba jesteśmy bezpieczni w miarę. Tu chyba mogę. Też nie. No to wchodzimy. Ale tutaj było to. Tu o, chciało nas zjeść. Ale co to jest to oko? Właśnie to chciałam. O, to mi się wydaje, że tu mogę użyć czegoś. Ale tutaj to nie jest ten wskaźnik. To jest to jakby przekreślone oko, moim zdaniem, ale... Zobaczymy. Moment. Chcę tylko sprawdzić jedną rzecz i już kontynuuję. No to jak nie, to nie. Jak nie jesteś taka domyślna jak ja, to po prostu nie dogadamy się. Ale co mi pokazuje to w którym to miejscu jest? Staniemy tak, żeby było to oko. Może ja nawet też kogoś nie widzę, a to jest istotne. Tutaj? Nie, no to jest jakby stół. Na stole czegoś nie zauważyłam. Nie wiem. Jezus! Tam jest, nie? To nie. To. Nie? No to jest to. I to jest nieistotne. Najwyraźniej. Okej, dobra, to chodźmy tutaj do living room, zobaczymy, co ja tu miałam zrobić, bo ja nie wiem. No nie mogę słuchać, idziemy dalej. Strasznie ciemno. Ale co miałam tu zrobić? Aha. Do drugiej strony było, poczekaj. Ale nie, bo tutaj to też jest lustro, nie? Też powiesz, że to lustro jest. Czekaj. Nie? Tutaj coś? Ja sobie coś przeoczyłam, to bardzo poważnie. No jak nie? Nie no to jest... Boże, zgubiłam się. Da mi się chyba pociąć to takie łażenie. Moje. Nie? Bo oni chyba... O, tutaj mam coś zrobić. Tu? A faktycznie muszę rozpalić coś. Aha, poczekaj, przecież my mamy te zapałki, ale to się rozpali? No to są zapałki. Nie, tu, dobrze widzę. No oczywiście, choć jakiś... połam jakieś meble. To w kuchni coś jest jeszcze. To idziemy w kuchnię, a potem będziemy zwiedzać dalej ten dom. Ten przepiękny dom. Tu? Nie. Tu, ale jednak posłuchaj. Nie ma opcji. No to nie będziemy się strachać. Kiedyś nas tutaj coś zeżre, po prostu powie, że szkoda na ciebie czasu. Ale co było w kuchni do zrobienia? Nie ma. Oj, zgasiłam sobie. Ale jak zgasiłam sobie? Poczekaj, bo tu jest... Ten, ale te drzwi? Tu nie byliśmy. Dobra, za chwilę. Aha, to jest naprawienie. Okej, już wiem, dobra. To jeszcze raz zrobimy odsłuch. Odsłuch? Chyba okej. Czemu ja tu nie weszłam? Aha, było zamknięte. A sprawdzaliśmy ten cały ten... To czemu nie oznaczyło, że zamknięte? No, ale jeszcze raz odsłuchaj. No i otworzyłam sobie. Okej. Co? Aha. Ojej. Ale co się stało z ptaszkami? Aha, rozpalimy sobie ogień, super. To za chwilę. A może to jest siekiera? Co tu leży obok? Czy to jest pochodnia? Słyszysz to? To skrobanie? Dobra. Dobra, czyli co? Prosto, w prawo... Aha, ale tak wiesz... Jest z głową. Nasłuchując... To nie. Jak kiedyś mi się znacznik nie pokaże... I mnie... ubije... Potworo... Tylko dlatego, że mi się znacznik nie pokazał, to zgłaszam reklamację. A w jakim celu mamy to zapalić, żeby się to rozgrzać, czy żeby było jaśniej, bo faktycznie tu jest ciemnica taka, że aż... No, masz. Spalimy ognisko, proszę. Najpierw to. Wiesz co, papier jakiś trzeba będzie, chyba że to jest takie suche, że się zapali po prostu od twojego wzroku. Dobra, to. Co? No tak mi się właśnie wydaje, żebyś zużyła wszystkie zapałki i z tego by nie było, więc trzeba... A może szmatę? No też się będzie palić. To co... Kurczę, za szybko klikam i nie zdążę przeczytać, co? Aha, no ja proponuję jakąś książkę. Jakąś gazetę. O, gazeta jest na ganku. Co ten... O, tu jest gazeta. Nie? Nie, to magazyny jakieś to się sobą pali. Jedną zapałką. Jedną zapałką. Co ty do harcerstwa nie chodziłaś? Dobra, zrobimy tak. Zwiedzamy dalej. Bo nie wiem, co mam tu zrobić. Jak znajdziemy jakąś... coś do zapalenia, to... Co? Odłóż... Aha. To będzie dobrze. A jak nie, to będzie źle. Dobra, chodźmy stąd. To nie było możliwości nasłuchiwania, ale jej serce przyspiesza, jak ona słyszy, jak tam coś chodzi. W sumie tam słyszała takie chrobotanie w ścianach, też bym się... No. Aha, że... Ja się wystraszyłam, że tutaj możemy nasłuchiwać. Tu jest cisza. Znam ten obraz. Ale wiesz, to w rurach tak. Boże, jaki ten dom jest wielki. Dokąd najpierw? Tu jest... Dobra, ja mam takie coś. Jest. Ja bym jeszcze raz posłuchała. To jest granie asekuracyjne nawet takiej gry. Więc wyobraźcie sobie, jak ja gram w The Sex. Nie, 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 nie. O, kutwa. Dobra, ja znam te schody, ja tam na razie nie chcę. To potem, na końcu odcinka tam wlezę. I zginę, prawdopodobnie. Ojej, piesek. Co się stało z pieskiem? Działanie kotła, panel górny. Wyłączenie, naciśnij lewy przycisk. Start, naciśnij środkowy przycisk. Działanie, opróżnianie. Naciśnij prawy przycisk. W przypadku awarii uniemożliwiającej prawidłową pracę kotła można wykonać awaryjne wyłączenie kotła, przytrzymując wciśnięty niebieski przycisk przez 4 sekundy. Ale nurtuje mnie, po co mi to? Mhm. To jest boiler. Pozbawiony elektryczności, podobnie jak reszta domu. A to? O, bezpieczniki, tak? Miejmy nadzieję, że prawdę napisali. Kurczę, chciałam przeczytać. Poczekaj, nie, 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 kochanie. Nie tak. Chciałam egzaminować. No. Jak nie? Ja ci zaraz rozkręcę to, nie bój żaby, zaraz to skombinuję, zobacz. Tu mam to. I rozkręciłam. Fuses mamy. Bardzo fajnie. Będziemy się bawić. Fiusami, tu w tym momencie to. Będziemy działać, teraz zobaczysz. A nie, myślałam, że to jest tablica. To co? Co potrzebujesz? Jak nie ma? Jak nie? Nie na to? Aha, nie mamy już. To się jednorazowe rzeczy są. Okej. A w sumie... Kiedyś coś takiego grałam, tylko nie pamiętam. Stara gra bardzo, że tam było coś takiego, że przedmioty były faktycznie jednorazowego użytku. I trzeba było decydować, na co spożytkować tę sprawę, żeby pchnąć fabułę dalej. Ale co to było? Jakiś taki... Nie wiem. Oj, chciałam zapisać grę, ale odruch już. Dobra. Tu nasłuchujesz, laska? Nie nasłuchujesz, wychodzimy w ciemno. Dobra, i tu mamy jeszcze... Też takie coś. Tu jest cisza, wychodzimy. Spokojnie. Jako zamknięte od środka? Niemożliwe. Aha, nie mamy klucza już. Jak nie mamy klucza? Został w tym? Nie, nie, nie to chciałam. Tu, laska, tu. Czyli... Możemy jeszcze pójść przed dom. A my mamy do garażu... Ten cały... To urządzenie mamy do garażu. Tylko, że się tam boję iść, bo tam pewnie jakiś zwłok psi jest albo coś, nie? Możemy na chwilę wyjść, zobaczyć przynajmniej, czy nas wypuszczą. No. Jak już horror, to horror. Nie wiem co. A to... A, to nasłuchiwałaś? Nie. No i tutaj to cudo. Nie, nie to chciałam. To chciałam, żebyś kliknęła. Tak sobie po prostu weszłam tu. Wiesz co? Ja się boję na to patrzeć. Są odciski palców liczne na... Może zatrzyjmy. Taki jest mój pomysł na dziś. Co ty na to? Nie, to nie. Dobra, idziemy szukać. Może faktycznie musimy wyjść przed... Przed dom. To co to jest za kod? Po co to? W takim razie po co to urządzenie jest tutaj? A bo to jest alarm. Boże, ja myślałam, że to jest alarm przeciw rozumiem. Ja myślałam, że to jest ten... I przeczytałam dobrze. Te litery są w ogóle... Ta czcionka jest dla mnie jakaś taka oczoebna. To takie jest jakieś za ostre. To ja wiem, że to jest standard chyba. Ale mimo wszystko dla mnie to jest ciężka czcionka. Ja inną lubię sobie zmienić w Wordzie no, ewentualnie i inną używam taką bardziej miękką, nazwijmy to. Ale czekaj, bo ja do garażu chyba nie mogę obejść. A nie, bo jest wyjście chyba boczne, prawda? To tutaj, co on mówił... Że nie będzie szedł. Albo czekaj, gazeta. Nie możemy teraz jej wziąć. Może w garażu coś znajdziemy. W garażu byliśmy. Może gdzieś coś, tam znajdziemy coś. Nie, nic. Ale czemu to nie może być na podpałkę? A ty biegasz w ogóle. Patrz, ona biega. Ja cały czas wędruję, ale ja myślałam, że nie biega. Możemy? Ale czemu? To wiesz co, to może chodźmy już tutaj. A co tu? Tu? Coś tu było. Ja chyba źle zrobiłam i... Aha. No jest samochód Daniela. Dobra. Chodź, będziesz trochę szybciej chodzić. Chodź, tylko że... Ja wiem, czemu ja nie używam. Bo nigdy nie wiem, w którą stronę postać ruszy. Dobra. To jeszcze raz do garażu. Czyli tu, tymi drugimi drzwiami. Myślałam, że to są takie drzwi, że pipiki dopiero się otwierają, nie? Pik, pik, pik. Tam na dół muszę zejść, dobrze. To zejdziemy zaraz na koniec odcinka i prawdopodobnie ona coś jej się stanie. A tutaj jest garaż i ja bym chciała sprawdzić, czy ja mogę w jakiś sposób użyć... Nie, no to nie ma możliwości użycia tego ustrojstwa, tego nie tego. Może ja mam wyjąć z tego baterię albo coś takiego. Skręcić nie mogę. Nie. No dobra, drodzy Państwo, więc schodzimy do piwnicy, bo to nic innego nam chyba nie zostało. No i zaczęliśmy schodzić do piwnicy i nie wyszło, bo Nina spietrała. Nie, patrzę, czy jeszcze coś tutaj jest. Jakieś pomieszczenie, w którym nie byliśmy. Jest masa pomieszczeń, w których nie byliśmy. Tu cały dom bez odkrycia z bokiem. No i tam, gdzie nie możemy wejść, bo są te pozamykane pomieszczenia albo brudy. To są zamknięte. Tutaj jest w ogóle zablokowane. No dobra, to idziemy do piwnicy. Ciekawe, co zobaczymy. Nasłuchujesz? Nie, nie nasłuchujesz. Wchodzisz od razu. Taka dzielna jesteś. W ogóle czytałam, zawsze sprawdzam, ile gra zajmuje. I powiem szczerze, że ile gra zajmuje przejście, ile przejście gry zajmuje. I powiem szczerze, że ta jest długa. A w moim wykonaniu będzie bardzo długa. There's a note stuck on the safe. Droga Julio, jeśli znalazłaś tę notatkę, gratulacje. Jesteś o krok bliżej rozwiązania zagadki, którą dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że zapewni Ci to rozrywkę, gdy mnie nie będzie. Ukryłem Twoją ulubioną lalkę w sejfie i zmieniłem szyfr. Ponieważ aspirujesz do zostania detektywem, gdy dorośniesz, myślę, że jest to świetna okazja, aby wystawić na próbę Twoją umiejętności dedukcji. Nowa kombinacja wygląda następująco. Numer naszej ulicy, wiek Saula, dekada i rok, w którym namalowano płótno wiszące na piętrze tuż przy klatce schodowej. Powodzenia, mój drogi inspektorze. Uściski i buziaki od taty. Aha, czyli... Okej, to jest... No poczekaj. A obrócić chciałam znów. Czemu nie... No nie pozwolili obrócić. A gdzie jest ten taki cały, że jakieś zapiski czy coś? Dobra, jest zagadka do zrobienia. Poczekaj, laska. To chciałam. Wiek Saula? Saul chyba ma 7 lat, nie? A tutaj jest jaki numer ulicy? Trzeba będzie wyjść z domu. No weź to zaznacz. Patrz. No nie mogę chwycić tego. O. No. Co nam nie warczało? Ale to chodziło o... Zrobiłam zdjęcie dekada i rok, w którym namalowano płótno wiszące na piętrze. Trzeba będzie się przejść. Bo nie pamiętam takich rzeczy. Nie pamiętam żadnych rzeczy. Dzisiaj mam takie zaćmienie, że jest. Nie wiem, czy ten COVID, czy po prostu stres, przemęczenie i ogólnie stan zdrowia. Okej, sporo tu tego. Tu coś jest jeszcze. Wy tu macie skarby, ludzie. Naprawdę bogaci. Jakieś wazy azjatyckie, jakieś cudawianki. O! Ty ludzi dotykać. Ja tylko chciałam, żebyś skomentowała. Dobra, fusebox. Mamy fusy przy sobie. Możemy też się pobawić tymi fusami. Trochę będzie... Nie, ja go podnę ten odcinek, naprawdę. Muszę pociąć, bo to będzie za długo czasu zajmowało, za dużo czasu. Jak to było z idiotami? Ziotka, poczekaj, ja tu zaś ci dam fuse i będziesz kombinować. O kurde. Ale to się musi kręcić? Ale tymi bezpiecznikami zajmiemy się w następnym odcinku. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.